Państwo widzą, jakie piękne słońce dzisiejszego dnia, 23 maja, dopiero 23 maja 2014 roku. Warszawa, proszę Państwa, w całej rozciągłości, katolicka Polska, Mazowsze nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Dzisiaj, proszę Państwa, za półtorej godziny rozpoczyna się wręczenie i wręczanie nagród Melchiory 2014 dziennikarskich, reporterskich. I proszę Państwa, tutaj będąc właśnie w Warszawie, gdzie rotundę ewidentną widzimy, możemy tylko powspominać te nasze Melchiory, które 2 lata temu odbyły się w Anglo-Ameryce Białystok. I Państwo zobaczą Białystok, 185 km. 2 lata temu autokarem, jak żeśmy tu wyjeżdżali, ale to przy sobocie było, a dzisiaj jest piątek. Państwo zobaczą, 5 godzin prawie żeśmy z tej Warszawy wyjeżdżali, no bo jak się przez Marki jedzie, a do Marek stąd z 10-12 km, no to tam wszędzie korki, wszędzie zastój, proszę Państwa. No niemniej Białystok straszny się postawił, jak to zwykle gościnnie bywa w kraju prawosławia, cerkwi, biskupa Jakuba i prawosławnych ludzi, dobrych, którzy na 4 głosy śpiewają, którzy cały dzień mogą śpiewać, a ten, kto śpiewa, podwójnie się modli, jak to się mówi. Także proszę Państwa, no dzisiaj jak na razie jesteśmy w Warszawie i zanim udamy się, proszę Państwa, do ogrodu, proszę Państwa, i do naszego pałacu Stanisławowskiego, to trzeba jeszcze dobrze określić co, jak i gdzie. Dlaczego? Dlatego, że zmieniają wszystkie nazwy. Autobusy w Popczek jeżdżą, tu nie jest Anglia, tylko tu jest taki, proszę Państwa, ten żebraczy kraj. I kręcą tą mordęgą, także na Koszykowej 28. Ale proszę Państwa, żeby tak tą mordęgą nakręcić, to trzeba ile się nażebrać, ile trzeba się naprosić, żeby tak coś tam w tej mordędze mieć, a przynajmniej jakąś tam gumę do rzucia, prawda? Chyba, żeby Wam dali. Także proszę Państwa, tu proszą w Warszawie, proszą, ale największą tą naszą proszącą to jest Ryszarda Czubak, która strasznie osłabła, postarzała się. Państwo zobaczą puławy turystyczne. Tutaj odjeżdża przepiękny Blue Bus, o Orange Bus, o Grey Bus, o Red Bus do Anglo-America, Białystok, proszę Państwa, tędy przejeżdżano z Marszałkowskiej, Jerozolimskiej, skrzyżowanie. Także, no, kiedyś, proszę Państwa, do mnie zadzwonił taki gruby Krzysiek i mówi: ty słuchaj, czy to prawda, że ta Rysia to jest tą największą żebraczką warszawską? Ja mówię: tak. O, dziękuję Ci bardzo, i odłożył słuchaj.